Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tardikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tardikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Na początku chciałem bardzo podziękować za wszystkie ciepłe słowa, jakie do mnie kierujecie. Na spotkaniach, czasem mailowo, czasem w socialach, a czasem telefonicznie. Jestem za nie wdzięczny i naprawdę dodają mi one siły. Spieszę też wyjaśnić, że w związku z cyklem produkcyjnym podcastu nie zawsze jestem w stanie na bieżąco skomentować wszystko. Tak było ze skandalem w Dąbrowie Górniczej. On trwał już, kiedy otrzymaliście najnowszy podcast, ale kiedy ja go kończyłem, nic nie było jeszcze o nim wiadomo. Tyle wyjaśnień, a teraz zaczynamy, jak zwykle, od spisu treści. Na początek sytuacja w Dąbrowie Górniczej. O samym skandalu, ale także o tym, dlaczego problemy diecezji sosnowieckiej sięgają głębiej niż tylko tego jednego wydarzenia, opowiem już za moment. Będzie też o podpaleniu drzwi w świątyni w Dąbrowie Górniczej i o tym, dlaczego w tej sprawie nie należy szukać łatwych kozłów ofiarnych, a także o tym, co jest naprawdę przyczyną tego, co się wydarzyło. A na koniec słów kilka o tym, dlaczego biskup Grzegorz Kaszak powinien odejść i to jak najszybciej. O powodach, dla których takie sprawy jak te w Dąbrowie Górniczej są możliwe i o tym, co to ma wspólnego z systemem kościelnym, porozmawiam z psychiatrą, z profesorem Krzysztofem Krajewskim-Siudą. Będzie także o polityce hejtu i agresji, jakich bolesnym przykładem jest reakcja partii władzy na film Zielona Granica Agnieszki Holland. Uchodźcy nie są najeźdźcami, przypomina katolikom Franciszek w Marsylii. Czy jego słowa zostaną usłyszane przed referendum w Polsce? Czy polscy katolicy wyciągną z nich wnioski? O tym także w tym podcaście. W kolejnej rozmowie będę gościł Michała Klosowskiego, watykanistę, z którym porozmawiam o francuskich reakcjach na papieską pielgrzymkę do Marsylii. A na koniec będzie o vademecum wyborczym katolika. Teraz zaś zaczynamy! Jeśli szukać symbolu systemowego zepsucia części kościoła w Polsce, to trudno lepszy niż Sosnowiec, a konkretniej diecezja sosnowiecka. Kolejne skandale, i to coraz bardziej widowiskowe, nie są w stanie doprowadzić do zmiany biskupa, który jest świetnie zakorzeniony w watykańskim systemie, a do tego ostro krytykuje lobby LGBT. Tego jeszcze chyba w kościele w Polsce nie było. Na plebanii w Dąbrowie Górniczej w służbowym mieszkaniu redaktora sosnowieckiego dodatku Niedzieli, teraz już byłego redaktora, księża zorganizowali orgię gejowską. Zaproszono na nią męską prostytutkę, a dla zwiększenia potencji organizatorzy zażyli niezwykle mocne leki na potencję. I pewnie by to nie wyszło, tak jak nie wychodziło w innych sytuacjach, gdyby nie fakt, że wszystko wymknęło się spod kontroli. Jeden z uczestników imprezy stracił przytomność. Ktoś wezwał pogotowie, ale uczestnicy imprezy nie chcieli wpuścić pogotowia do środka. Efekt? Pogotowie wezwało policję. Policja już do środka weszła i mamy śledztwo prokuratury w sprawie nieudzielenia pomocy osobie znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednio niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowie. Śledztwo to jedno, ale warto zwrócić uwagę na hierarchię wartości obecnych na imprezie duchownych. Ich dobre imię, święty spokój instytucji były ważniejsze niż życie i zdrowie innego człowieka. Co na to sosnowiecki biskup Grzegorz Kaszak? Otóż tak się składa, że biskup wiedział o tym od przynajmniej 3 tygodni i co? I wysłał księdza na urlop. Fajne, ciepłe kraje. I dopiero gdy sprawa wyszła, to odwołał go ze wszystkich zajmowanych stanowisk i pozbawił wszystkich funkcji kościelnych, a do tego powołał komisję. Już teraz jednak kuria informuje w specjalnym oświadczeniu, że w świetle dotychczasowych ustaleń komisji należy nadmienić, że jej ustalenia różnią się od informacji przedstawionych przez niektóre media. Czym się różnią? Tego oczywiście nie wiemy i pewnie się nie dowiemy. Skąd ironia w moim głosie? Odpowiedź jest prosta. Skandal z Dąbrowy Górniczej to kolejny z długiej listy skandali, które dotykają diecezji sosnowieckiej pod rządami tego konkretnego biskupa. Zaczęło się 13 lat temu, gdy media poinformowały, że rektor sosnowieckiego seminarium uprawiał seks w gejowskim darkroomie w Warszawie i później pochwalił się swojemu partnerowi, kim jest i czym się zajmuje. I co?
No i nic. Biskup Kaszak, choć co wiem z informacji pochodzących od byłych kleryków, informowany był o zapraszaniu kleryków przez owego księdza i jego współpracowników na wieczorne, sekretne nieszpory o homoseksualnym molestowaniu i powinien był te zgłoszenia, także informacje dotyczące rektora, potraktować poważnie, to nie zrobił nic. Dlaczego? Bo jak podkreślał, rektor zaprzeczał oskarżeniom, a on nie widział powodu, by mu nie wierzyć. Ostatecznie, półtora roku od wybuchu skandalu, rektor odszedł na własną prośbę, żeby, jak wyjaśniał, zająć się habilitacją. Habilitacji nadal nie ma, ale jest wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Afera, jaka wybuchła, doprowadziła jednak do tego, że do Sosnowca przyjechała watykańska komisja, która zbadała sytuację w sosnowieckim seminarium, w którym dochodziło do nadużyć seksualnych wobec zależnych od władzy kleryków, od władzy seminaryjnej oczywiście. I jakie były efekty działania komisji, jaki był raport, tego oczywiście nie wiemy, ale wiemy, jakie były wnioski wyciągnięte z owej wizytacji. Seminarium zostało rozwiązane i powołane na nowo w innym miejscu. Jego przełożeni odwołani, a i wśród kleryków zrobiono czystkę, odsyłając część do domów. Oficjalnie, bo przecież ani wiernym, ani uczciwym księżom, ani opinii publicznej prawda się nie należy, poinformowano, że powodem rozwiązania seminarium i jego powołania na nowo był fakt, że archidiecezja częstochowska wypowiedziała umowę najmu budynku seminaryjnego, który notabene mieści się w Krakowie, i w związku z tym seminarium musiało się przenieść do Częstochowy. Ale my wiemy, że ta informacja nie była prawdziwa, bo żeby zmienić adres seminarium, nie trzeba go rozwiązywać, nie trzeba wyrzucać formatorów, nie trzeba wyrzucać wykładowców i nie trzeba robić czystki wśród kleryków. I jeśli coś takiego się stało, a stało się, to było to działanie absolutnie wyjątkowe, niespotykane w Kościele i naprawdę powody musiały być bardzo poważne. Takie informacje mam zresztą z tej diecezji. Tamten czas był niezmiernie trudny dla Sosnowca, a wielu księży było przekonanych, że ostatecznie Watykan podejmie także decyzję o odwołaniu biskupa. Tak się jednak nie stało. Dlaczego? No ano dlatego, że biskup ma bardzo mocne i bardzo dobre plecy w Watykanie. Przez lata był sekretarzem osobistym kardynała Lopeza Trujillo, który był odpowiedzialny za rodzinę w Watykanie i o którym także krążą bardzo niedobre informacje po Stolicy Apostolskiej i wśród włoskich dziennikarzy. Oskarża się go, on sam już nie żyje, także o wielokrotne korzystanie z usług męskich prostytutek. To oczywiście nic nie mówi o samym biskupie Kaszaku. On sam może być czysty, może być wspaniałym, bardzo pobożnym kapłanem. Natomiast nie ulega wątpliwości, że powiązania z kardynałem powodują, że jest go bardzo trudno odwołać. On sam zresztą bardzo ostro krytykuje lobby LGBT. Mówi wprost, że jest to jedno z największych zagrożeń dla Kościoła w Polsce. Ostatecznie, tak jak mówiłem, nie odwołano go, a nad seminarium i nad biskupem zapadła cisza. I może nawet biskupowi Kaszakowi udałoby się nadal udawać, że nic się nie stało, gdyby nie kolejny już tegoroczny skandal. Ta sprawa nadal jest prowadzona. Nie wiemy do końca, co się wydarzyło, ale wiemy jedno. Ksiądz zabił diakona, a potem sam popełnił samobójstwo. A prokuratura sugeruje, że jednym z istotnych, badanych wątków w tej sprawie jest wątek homoseksualny. I znowu, biskup wezwał do modlitwy, pochylił się z troską, ale nic nie wyjaśnił. Te trzy historie pokazują całkowicie jednoznacznie, że podziemne życie seksualne, nie tylko homoseksualne, w diecezji sosnowieckiej ma się nieźle. Że orgie organizuje się w mieszkaniach służbowych księży, czyli na plebaniach. I że niestety życie seksualne kwitło także w seminarium. A biskup nie zrobił z tym nic. Nic. Bo powołanie komisji i wezwanie do modlitwy nie jest działaniem. Zamiast tego gromił lobby LGBT. I trudno to ocenić inaczej niż jako hipokryzję i dowód na bardzo głębokie zepsucie diecezji sosnowieckiej i konieczność realnych, a nie pozorowanych działań. Tyle, że realnym, a niepozorowanym działaniem nie może być podpalenie drzwi świątyni, obok której doszło do orgii homoseksualnej.
To także zdarzyło się w Dąbrowie Górniczej i na to zgody być nie może. Co więcej, jeśli tego typu działania komuś służą, to wyłącznie biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi i zachowaniu status quo w diecezji sosnowieckiej. Tego typu działania ani nie przyspieszą oczyszczenia, ani nie pomogą załatwić sprawy, a jedynie wzmocnią ordynariusza. I tak po ludzku powiem zupełnie otwarcie, że jest mi przykro. Kościół jest moim domem. Modlitewna cisza wielu kościelnych budynków pozwalała mi mierzyć się z własnymi demonami i odnajdywać Boga. I jestem przekonany, że takich ludzi jak ja, i to nie tylko wśród ludzi głęboko wierzących, jest zdecydowanie więcej. Istotne wydarzenia w życiu wielu z nas, i to niekoniecznie wierzących, wiążą się właśnie z tymi miejscami. Pogrzeby bliskich, śluby i chrzciny dzieci, to wszystko odbywa się właśnie w świątyniach. Wiele zostaje w nich emocji, tych pozytywnych i tych negatywnych. Wiele łez widziały te mury. I już choćby dlatego, nawet jeśli samemu się nie wierzę, to, że w tych murach, w tabernakulum rzeczywiście mieszka żywy Chrystus, ja w to wierzę. Temu miejscu, jak każdemu innemu miejscu kultu, należy się szacunek. Nie jest i nie może być metodą walki z nadużyciami, skandalami, niszczenie i profanowanie takich miejsc. Ludzie wierzący, także ci, którzy modlili się w tej świątyni, nie ponoszą odpowiedzialności za to, co zrobili na nieodległej plebanii duchowni, a podpalenie uderza głównie w ich wspomnienia, uczucia, emocje i tak dotknięte tym, co wydarzyło się w ich parafii. Atak na świątynię ma także inny szkodliwy wymiar. Podpalenie drzwi kościoła daje paliwo tym, którzy od wielu miesięcy także w tej sprawie przekonują, że informacje o nadużyciach i skandalach w kościele to tylko metoda walki z ludźmi wierzącymi, że nie należy im ufać i że wszyscy, którzy w tej sprawie się wypowiadali, w istocie przyczynili się do owego aktu profanacji. Podpalenie sprawia, że w części katolickich domów, a także w części katolickich plebanii, nie mówi się już o tym, co stało się na plebanii właśnie, ale rozważa się, że znowu wiara i Kościół stały się przedmiotem ataku. Niknie źródło problemu, jakim jest nie wrogość wobec Kościoła czy doniesienia medialne, ale fakt, że diecezję sosnowiecką od ponad dekady toczy rak hipokryzji, tuszowania nadużyć seksualnych, tolerowania niemoralnego stylu życia i działania. Tematem staje się pozbawiony kompletnie sensu akt agresji wobec miejsca kultu. Jeśli więc ktoś chciał ułatwić biskupowi Kaszakowi odwrócenie uwagi od swoich zaniedbań, to mu się to zdecydowanie udało. Agresja jako odpowiedź na kryzys to więc chybiony, a nie tylko niedopuszczalny strzał. Nie jedyny jednak, bo tak się składa, że w błyskawicznej debacie na temat wydarzeń z Dąbrowy Górniczej padło także wiele innych, całkowicie chybionych argumentów i tez, diagnoz, które nie odnoszą się do istoty sprawy, a skoncentrowane są na szukaniu wygodnego kozła ofiarnego, na którego zrzucić można odpowiedzialność za skandal. Owym winnym mogą być homoseksualni księża i homoseksualne lobby. Może nim być Kościół jako taki i celibat w szczególności, a także księża w ogóle. I wreszcie winne mogą być media i ci, którzy te sprawy ujawniają. Żaden z tych modeli szukania kozła ofiarnego nie jest ani prawdziwy, ani adekwatny. Jest faktem, to odnosząc się do szukania winnych wśród homoseksualnych duchownych, że w diecezji sosnowieckiej wszystkie skandale seksualne, te ujawnione, związane były z nadużyciami dokonanymi przez duchownych homoseksualistów. Tego wniosku nie da się uniknąć, ale trudno nie dostrzec, że istotą problemu w tej diecezji nie jest orientacja seksualna sprawców skandali, ale fakt, że system diecezjalny nie wyciągnął wobec nich żadnych konsekwencji, nie nakładał kar, tolerował kolejne nadużycia i nie doprowadzał do wydalania ze stanu duchownego sprawców. Nie będę wracał do tych przykładów, ale wspomnijcie, co wydarzyło się z rektorem tamtego seminarium. Nikomu nie spadł włos z głowy. Istotą skandalu są więc nie tyle realne nadużycia seksualne, ile system z biskupem na czele, który je tuszuje, pozwala prowadzić i w efekcie buduje atmosferę przyzwolenia i akceptacji nie tylko na nadużycia homo, ale i heteroseksualne.
Czy związane to jest z funkcjonowaniem na terenie diecezji sosnowieckiej homoseksualnego lobby? To prawdopodobne, ale jego istnienie jest możliwe także z powodu chętnie manifestowanej, nie tylko słownie, niechęci wobec osób homoseksualnej, a także możliwości maskowania własnej homoseksualności, jaką daje celibat. Tam, gdzie homoseksualność nie jest problemem, gdzie nie ma potrzeby jej ukrywania, nie istnieje prosty mechanizm tworzenia ukrytych, niejawnych, pełnych hipokryzji układów. Jeśli ktoś sądzi zaś, że heteroseksualni księża nie wywołują skandali, to jest w głębokim błędzie. Każda kuria biskupia, każdy sąd ma świadomość, ile ich było. Dzieci księży, tych, którzy w imię ratowania powołania nie odeszli, doskonale wiedzą, jaki ból związany jest z ich życiem, a ofiary kobiety są nawet częstsze niż podobne ofiary wśród mężczyzn. Chorobą jest więc system ochrony niedojrzałych duchownych, który w części diecezji jest taki sam zarówno w przypadku księży homo, jak i heteroseksualnych. I co więcej, wyrasta on z tej samej korporacyjnej mentalności. Problemem jest więc nie tyle orientacja, ile zdrowe przeżywanie swojej seksualności, niezależnie od jej orientacji. Akceptacja samego siebie to pierwszy krok do zdrowego przeżywania celibatu, ale także do dojrzałości emocjonalnej, której brak, jak się zdaje, był fundamentalnym problemem związanym ze skandalem na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Nieuczciwe i nieadekwatne jest także uznanie, że to, co wydarzyło się w Dąbrowie, jest symbolem zepsucia całego kleru. To jest zwyczajna nieprawda. Księża, tak jak świeccy, są różni. Jedni radzą sobie z celibatem lepiej, inni gorzej. Jedni są niedojrzali i to jest potężny problem, a inni dojrzali. Wreszcie jedni są homo, a inni heteroseksualni. Oskarżenie wszystkich jest uderzeniem niezmiernie mocnym w tych, którzy są uczciwi, którzy zmagają się ze swoimi problemami, ale też próbują po prostu adekwatnie wykonywać swoją pracę. Oni i tak często dotknięci są tym, co zrobili ich koledzy po fachu, jak nazywa się facebookowa grupa zbierająca księży. I tak samo to przeżywają, a ich oskarżenie, uczynienie współwinnymi nie tylko nie załatwi sprawy, nie tylko doda im cierpienia, ale też sprawi, że zaczną się bardziej skupiać na obronie korporacji niż na załatwieniu spraw. To jest prostsze, ale też w pełni zrozumiałe emocjonalnie. Warto też przypomnieć, a wielu z was może tego nie wiedzieć, że to wcale nie jest tak, że w diecezji sosnowieckiej nikt nic nie robił. Odważni księże i klerycy zgłaszali problemy, także do nuncjatury apostolskiej. Liczyli na to, że coś się wydarzy i dopiero gdy okazało się, że ani nuncjatura, ani Rzym nie chcą nic zrobić, zaczęli milczeć. Zacisnęli zęby, zajęli się wypełnianiem swoich obowiązków, bo przekonali się, czasem boleśnie, ponosząc rozmaite kary, że nic nie da się zrobić, że ich biskup i jego otoczenie mają takie plecy, że nikt ich nie ruszy, że próby załatwienia sprawy kończą się tylko konsekwencjami dla tych, którzy je zgłaszają, a nie dla sprawców. Niewielu jest ludzi, którzy są gotowi nieustannie bić głową w kurialny mur i pozwalać, by pękała im od tego czaszka. I nie przekonuje mnie rada czy sugestia, którą niekiedy słyszę od rozmaitych znajomych, że zawsze przecież ci duchowni mogą odejść. To nie jest takie proste i to wcale nie z powodów przyziemnych, ale o wiele głębszych. Jeśli jest się wierzącym katolikiem, jeśli wierzy się w moc sakramentów, to kapłaństwo jest niewątpliwie darem, który chce się nadal sprawować. Jeśli wie się, ilu ludziom udało się pomóc, ilu udało się uratować przed myślami samobójczymi, przed rozpadem relacji, przed depresją i smutkiem, jeśli obserwuje się kolejne pokolenia, które powierzają nam swoje żale i trudy, a są naprawdę księża, którzy taką rolę spełniają, to ma się świadomość, że odejście nie tylko niczego nie rozwiąże, ale i odbierze ludziom posługę, której wielu nadal potrzebuje. Jeśli odejdą uczciwi i wierzący, to instytucja wcale nie upadnie, ale zostanie pozostawiona w rękach hipokrytów i karierowiczów. Czy to ma być rzeczywiście droga do jej uzdrowienia? Czy to ma być model zachowania? Owszem, są tacy, którzy już dłużej nie mogą, którzy mają dość i odchodzą, i nikt nie ma prawa ich osądzać, ale tak samo nie wolno i nie należy osądzać tych, którzy trwają i po solidnej nauczce, jaką otrzymali, milczą, a niekiedy wcale nie milczą, bo alarmują media, albo po prostu robią swoje.
Z argumentem, że winne są media, w ogóle dyskutować nie będę, bo jest on na tyle absurdalny, że można zostawić go na boku. To nie media sprowadziły bowiem do mieszkania na plebanii męską prostytutkę. Nie media przywiozły duchownym środki na potencję i nawet nie one odmówiły wpuszczenia ratowników medycznych. To zrobili duchowni. Nie media też odpowiadają za fakt, że choć lata mijają i kolejne skandale uderzają w diecezję sosnowiecką, to biskup Kaszak nadal jest biskupem. Za to wszystko odpowiada Watykan, który poza skasowaniem seminarium niewiele w tej sprawie zrobił. To jest odpowiedzialność Watykanu, a także w mniejszym stopniu polskiego kościoła, że nie rozwiązuje problemów, które w końcu wybuchają. Jeśli nie lobby, nie immanentne zło kościoła, ani też nie media są winne, to jakie są przyczyny tego, co wydarzyło się w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej? Odpowiedź jest złożona. Po pierwsze, zasadniczą przyczyną jest specyfika kościelnego modelu zarządzania, w której nie istnieją żadne mechanizmy kontroli biskupa. To on w swojej diecezji jest władcą absolutnym, a usunąć go z tej funkcji może jedynie papież. Jeśli więc biskup jest dobrze osadzony w jakiejś strukturze kurialnej, jeśli ma możnych protektorów, to w istocie jest nie do ruszenia. Jego księża będą odbijać się od nuncjatury, będą ponosić konsekwencje, diecezje będą mogły toczyć kolejne skandale, a biskup będzie spokojnie czekał na emeryturę. I dopóki w sprawę nie zaangażują się media, najlepiej na tyle duże, by były czytane w Watykanie, dopóty nie ma co liczyć na załatwienie sprawy. Istotne znaczenie w tym, co się wydarzyło, ma także klerykalna mentalność części duchownych i części świeckich. Jeśli głównym celem działań nie jest załatwienie spraw, ani budowanie bezpiecznej przestrzeni dla innych, ale zachowanie dobrego imienia instytucji i ochrona skupionych w korporacji znajomych, to trudno się spodziewać, że w takim systemie będzie istniało naturalne dążenie do zmiany. Zły to ptak, co własne gniazdo kala. Słyszę ja sam, nie tylko od księży, ale także od świeckich. I przy takiej mentalności, w której dążenie do ochrony ofiar, do oczyszczenia instytucji jest traktowane jako atak, wiele zmienić się nie może. I to także jest bardzo poważny problem. Trzecim, nie mniej istotnym problemem jest fakt, że w istocie seminaria ani późniejsza formacja nie przygotowują do dojrzałego przeżywania swojej seksualności. W części miejsc uczy się jej tłumienia, ograniczania, a niekiedy wypierania, ale niedojrzałego, wolnego i odpowiedzialnego jej przeżywania, ze szczególnym uwzględnieniem dojrzałego i pełnego przeżywania także własnej homoseksualności. Efekt? U części mężczyzn, szczególnie tych, u których seksualność zostaje wyparta przez dążenie do dominacji i władzy, pojawia się zjawisko hiperseksualności, to znaczy instrumentalnego traktowania drugiej osoby w kontekście seksualnym, nie prowadzącym do budowania relacji. O tym mówi m.in. profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, z którym będę dzisiaj o tym jeszcze rozmawiał. Jeśli główną wartością jest pozostanie w kapłaństwie, zachowanie powołania, jeśli liczy się dominacja, a nie relacja, to seksualność staje się tylko narzędziem sprawowania dominacji. Inne osoby, tak jak to miało miejsce w Dąbrowie Górniczej, już się nie liczą. Aby tego uniknąć, trzeba nie tylko bardzo uważnie badać i obserwować kleryków, ale i księży, a także nie tylko nie obawiać się pomocy ekspertów, ale i eliminacji z kapłaństwa, a wcześniej z seminariów osób niedojrzałych. Taki powinien być los, niezależnie od tego, jaka była klasyfikacja kanoniczna ich czynów. Zarówno rektora seminarium w Sosnowcu, jak i księży uczestniczących w orgiach w Dąbrowie Górniczej. Dlaczego tak myślę? Bo nie może być duchowym ojcem i opiekunem ktoś, kto z troski o własne dobre samopoczucie i dobre imię instytucji odmawia pomocy lekarskiej ofierze własnych działań. Trudno też traktować jako autorytet duchowy czy naukowy księdza, który po przygodnym seksie chwali się swojemu partnerowi, że jest hipokrytą i rektorem seminarium. Jeśli do usunięcia tych osób nie dojdzie, a w przypadku rektora nie doszło, to będzie to jasny sygnał, że w istocie ksiądz może wszystko i to nawet jeśli jest na tyle głupi, żeby dać się złapać. Kościół w Polsce i nie tylko w Polsce potrzebuje poważnej rozmowy na te tematy. Czy jest ona możliwa? Czy jesteśmy gotowi, by ją prowadzić? Bardzo bym chciał dać odpowiedź twierdzącą, ale w to na tym etapie nie wierzę. Jeszcze wiele rzeczy musi się rozwalić, a wiele autorytetów upaść, aby możliwa stała się taka poważna rozmowa, poważna debata.
List do księży i do wiernych, kalendarium wydarzeń związanych z orgią seksualną na plebanii w Dąbrowie Górniczej oraz cała historia posługi biskupiej w Sosnowcu jasno pokazują, że biskup Grzegorz Kaszak nie powinien ani chwili dłużej pozostawać ordynariuszem. Diecezja sosnowiecka jest już ośmieszona nie tylko w Polsce, ale i na świecie. O sprawie poinformowały nie tylko media czeskie i słowackie, ale także włoskie, a nawet New York Times. Media polskie ze szczegółami opisały to, co się wydarzyło, a także całą historię wszystkich wydarzeń. Kalendarium, o którym już mówiłem, też jasno pokazuje, że biskup poważnie zareagował dopiero wtedy, gdy sprawą zajęły się media. Można oczywiście przyjąć, znając całą tę historię, że biskup ma wyjątkowego pecha, że dostał trudną diecezję i teraz ponosi tego smutne konsekwencje. Problem polega tylko na tym, że ostatnie wydarzenia są skutkiem jego osobistych zaniedbań. To on mianował rektora, który udał się do Darkroomu, to on go nie odwołał, to jego nominatami byli rozpędzeni przez Watykan formatorzy i wreszcie to klerycy z tamtego naboru są, niektórzy klerycy oczywiście, są bohaterami obecnych skandali. I już tylko to pokazuje, że to, co się wydarzyło, jest efektem jego działań i zaniedbań. A model obecnego działania pokazuje, że w kwestii reakcji na skandale nic się nie zmieniło. Dopóki o sprawie nie wiedziały media, biskup wysłał księdza na urlop, a zaczął działać dopiero wtedy, gdy sprawa stała się medialna. Jednym słowem, liczył na to, że sprawa ucichnie albo zostanie uciszona przez służby, tak jak wszystko na to wskazuje, wyciszona została sprawa związana z morderstwem i samobójstwem księży. Tym razem tak się nie stało, więc biskup musiał zadziałać, a do tego musiał się tłumaczyć. I tu dochodzimy do kolejnego dowodu na to, że jego reakcja pokazuje brak kompetencji do bycia ordynariuszem. Z niewiadomych przyczyn biskup pisze osobne listy do księży i do świeckich, tak jakby świeccy byli jakąś gorszą grupą w diecezji. Ale w obu skupia się głównie na biednych, zbitych, obolałych. Pomijam już fakt, że to sformułowanie z listu biskupa już stało się przedmiotem powszechnej beki w internecie, księżach, których trzeba wspomagać. My kapłani, pisze biskup, po tym okropnym wydarzeniu czujemy się zbici i chociaż ogólnie przyjęta norma mówi, leżącego się nie kopie, to nie trudno znaleźć takich, którzy wykorzystują tę sytuację, aby właśnie leżącego kopać. Nawet największym wrogom tego nie życzymy, pisał biskup Kaszak do księży i dodawał, że złym czynem kapłana uderzono w twój kościół. Jaż trudno nie zadać pytania, kim są owi oni, którzy kopią biednych, leżących księży i kto uderzył w kościół złym czynem kapłana. Tego biskup na szczęście nie precyzuje, ale model jego działania sprawia wrażenie, że może chodzić o media, które zamiast potulnie zamilknąć, poinformowały o wydarzeniach i mocno je skomentowały. Żenująca jest także propozycja, jaką biskup ma dla wiernych. Otóż mają oni modlić się i pościć w intencji wydarzenia i za księży, którzy i tak są tak bardzo skrzywdzeni. Modlitwy i postu nigdy nie za dużo. Pełna zgoda, ale tak się składa, że jest to jednak dość żenujące, że gdy sprawcami czynu są księża, a winnymi zaniedbań jest biskup, to jedyne, co ma on do powiedzenia świeckim, to to, że mają oni pokutować. Oburzające jest także, że biskup nie ma kompletnie żadnego pomysłu, jak własne wieloletnie zaniedbania naprawić. Lekarstwem na te zaniedbania są działania, nie modlitwa, ekspiacja i post, choć one w wymiarze duchowym są ważne. Jakie powinny one być? Odpowiedź jest oczywista. Biskup powinien złożyć dymisję na ręce papieża, bo to on odpowiada za zaniedbania, które doprowadziły do skandalu, który ośmiesza Kościół. Jednocześnie powinien poprosić o powołanie watykańskiej komisji, która zbada sytuację w diecezji, oceni rolę w skandalu biskupa, jego współpracowników, kurii sosnowieckiej, a potem być może wprowadzi biskupa, być może na jakiś czas, który uporządkuje sytuację w diecezji. Mam świadomość, że to, co teraz powiedziałem, może być odczytane przez samego biskupa i jego obrońców jako kopanie leżącego, ale gnicie diecezji sosnowieckiej pod rządami biskupa Kaszaka trwa już za długo. Za długo uczciwi księża i świeccy muszą się wstydzić za to, co dzieje się pod jego rządami. I dlatego trzeba jasno apelować do księdza biskupa. Niech ksiądz biskup zrezygnuje. Niech ksiądz biskup pozwoli tę sprawę załatwić.
A teraz czas na pierwszą rozmowę z profesorem Krzysztofem Krajewskim Siudą. Porozmawiam o sprawie z Dąbrowy Górniczej i o jej psychiatrycznych źródłach. A moim Państwa gościem jest profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra, z którym porozmawiamy o tym, co wydarzyło się i o przyczynach tego, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej w diecezji sosnowieckiej. Witam serdecznie. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Panie profesorze, zacznijmy od tego, jak mogło do tego dojść, że księża na plebanii zorganizowali orgię. To znaczy, ja nie jestem przesadnie łatwo się nie gorszę, ale na litość boską, dlaczego na plebanii? Ja nie mogę jakby ustosunkować do tej konkretnej sprawy, bo oczywiście no, pewne rzeczy są już powszechnie znane, nie tylko w Polsce, ale już powoli na całym świecie, za sprawą mediów. Ale lekarzowi nie wolno jakby analizować przypadku kogoś, pacjenta, nie wiem, osoby, która ma problem, jeśli o to nie prosi. Natomiast no, ja mogę się powiedzieć w taki bardziej ogólny sposób, a mianowicie no, to nie jest tak, że księża nie mają problemu z czymś, co nazywamy hiperseksualnością. Hiperseksualność no, to jest takie zjawisko, kiedy mamy do czynienia z zachowaniami seksualnymi, które nie prowadzą do budowania relacji, które stanowią instrumentalne traktowanie drugiego człowieka, ale też siebie samego. I to są takie sytuacje, które powodują, że taki człowiek po niej się czuje gorzej, to znaczy przeżywa różne trudne emocje, ma poczucie winy, złość na siebie i one sprawiają, że szuka ratunku, szuka pomocy u specjalisty, no bo ja się mogę wypowiadać na tego typu temat. I hiperseksualność nie jest zatem takim określeniem, to wyjaśnię, jakby powiem, bo to jest myślę ważne, które miałoby jakąś taką konkretną diagnozę, oczywiście pewnie można ją umieścić w klasyfikacji zaburzeń psychiatrycznych, ale jest bardziej takim określeniem, powiedziałbym, żargonowym dla psychoterapeutów czy psychiatrów, które używamy wtedy, kiedy taka osoba no, też szuka pomocy, kiedy uznaje, że właśnie ma problem. No i wtedy staramy się pomóc, bo oczywiście psychiatra nie wchodzi w taki świat, albo nie wchodzi za bardzo w taki świat światopoglądu, wartości. No może być tak, że ktoś ma na przykład jakąś stałą relację, ale pozwala sobie na one night stands, czyli takie jednorazowe kontakty seksualne i jakby nie widzi w tym problemu, prawda? Czy tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że ktoś widzi problem, czy nie widzi? Ja tego nie wiem, ale jest tak, że jest pewna grupa księży, bo to są tylko ludzie i to ludzie, którzy nie stanowią jakiejś odrębnej kategorii biologicznej od nas wszystkich, którzy no, mają też problem z własną seksualnością i bywa tak, że ten problem dostrzegają, są silnie skonfliktowani, szukają pomocy, a bywa tak, że nie szukają. Ja mam do czynienia z tymi, którzy szukają tej pomocy, którzy do mnie przychodzą do gabinetu, czy szukają pomocy też psychoterapeutycznej innych psychoterapeutów, a u mnie na przykład korzystają tylko z pomocy psychiatrycznej i tym staram się pomóc, ale wyobrażam sobie i wiem choćby z tych narracji także osób duchownych, że istnieje taka grupa duchownych, którzy nie szukają tej pomocy, którzy no, żyją w takim świecie podwójności czy podwójnych standardów i nic z tym nie robią, a mało tego są też tacy, którzy jak to w jej książce Sodoma Martel napisał, bodaj czy w którymś z wywiadów, że seks traktują dla władzy, a władzę dla seksu.
gdzie te zachowania seksualne no, mają też taki wymiar, bym powiedział, instytucjonalny. No i to może budzić wśród takim powszechnym odbiorze złość, wściekłość, zgorszenie. I to może być świadome, to może być oczywiście też do pewnego stopnia nieświadome, no bo jeżeli ktoś ma problem z tym, że instrumentalnie traktuje drugiego człowieka i siebie samego też przy okazji, no to to będzie się jakby odzwierciedlało na innych poziomach, bo seksualność to jest no coś takiego, w czym ogniskuje się jakby problematyka z innych poziomów osobowości, więc można założyć, że taka osoba będzie też instrumentalnie traktować inne relacje, w tym własną relację z Kościołem, prawda, jaką instytucją, czy ze swoimi wiernymi. I tutaj ta instrumentalizacja też będzie się przejawiać. No dobrze, za chwilę przejdziemy do panseksualności i do tego, co z tym jest związane, ale ja bym jeszcze zatrzymał się na tym elemencie. Wiem, że nie komentujemy tej konkretnej sprawy, ale w zasadzie dlaczego w takim razie? No, są takie sytuacje, wiadomo, że to nie jest jedyny taki skandal, w którym to się dzieje rzeczywiście w miejscu, które no, przy takim dłuższym zastanowieniu się, przy zwykłym zdrowym rozsądku powinno się unikać. To znaczy no, miejsce morgi nie powinno być służbowe mieszkanie i te osoby, która no, jest jakoś związana pewnymi zasadami, pewnym życiem moralnym i tak dalej. Czy to jest kwestia bezkarności? Czy to jest kwestia niedojrzałości? Czy to może być kwestia bezkarności, niedojrzałości? Czy to jest po prostu ten element, że w pewnym momencie człowiek traci hamulce? Pewnie ma to różne wyjaśnienia, ale ja bym zaryzykował i zgodził się z psychoterapeutami psychodynamicznymi, którzy dostrzegaliby w tym zjawisko perwersji. Perwersji ogólnie rozumianej w ten sposób, że jest to połączenie przyjemności z ryzykiem. I to ryzyko jest tutaj istotnym elementem. I w różnych zachowaniach perwersyjnych ono ma no, różny charakter, prawda? Na przykład musi być u ekshibicjonisty, ono będzie się przejawiać, są takie osoby, które uprawiają seks bez zabezpieczenia, wiedząc o wysokim ryzyku zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową, ale sama ta świadomość, że to jest ryzykowne, jeszcze bardziej je podnieca. No i taka sytuacja, w której orgia odbywa się na plebanii, czy w takim, dawałoby się, najgorszym miejscu do zorganizowania czegoś takiego, no i ma na pewno ten wymiar, najpewniej, trudno powiedzieć, świadomy czy nieświadomy, bo nie wiem, jak było w tym przypadku, no, ale mierzenia się z tym ryzykiem i być może to ryzyko, no i właśnie to jest to clue perwersji, było czymś jeszcze bardziej podniecającym. Zostawmy w takim razie teraz to pytanie o to, dlaczego w takim miejscu i zatrzymajmy się na drugim elemencie, bo bardzo często pada takie pytanie, takie stwierdzenie ludzi no, niezwiązanych z Kościołem, a czasem nawet związanych. Czy gdyby oni nie żyli w celibacie, to dałoby się takich skandali uniknąć? Znaczy to trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja, że dyskusje o celibacie w Polsce nie tylko, ale powiedzmy w takim środowisku związanym z Kościołem, no to czy wokół Kościoła, to one są no bardzo takie jednoznacznie skrajne. To znaczy, albo mamy taką opinię, że celibat jest no wręcz sakramentem i próbuje się go witalizować i widzieć w nim jakąś absolutną wartość, a z drugiej strony no mamy no takie poglądy skrajne, że no nie da się żyć w celibacie, że to jest w ogóle mit, że to jest wbrew naturze i że to jest dopiero wbrew naturze, no bo Kościół używa tego określenia w odniesieniu do różnych zachowań seksualnych.
I pomiędzy tymi skrajnymi poglądami jest bardzo mało miejsca na taką rzeczową dyskusję, czym jest celibat, z czym się wiąże, czy on jest potrzebny, czy on musi być czy obowiązkowy. Ja bym powiedział tak, celibat jest może nie per se przyczyną, ale jest na pewno dużym czynnikiem ryzyka. Czyli jest może nie jedynym i wystarczającym warunkiem, żebyśmy mieli problem, ale takim, który przy konstelacji innych czynników no może te problemy wywoływać. Na pewno ta wspomniana niedojrzałość, na przykład emocjonalna, czy pewne uwarunkowania systemowe, które też służą konserwacji pewnej niedojrzałości na wejściu, no mogą temu służyć. No myślę o takiej niedojrzałości emocjonalnej, systemowej, gdzie, o której ostatnio ojciec dr Jacek Prusak pisał, że jakby cały system formacji kształtuje syna, a nie kształtuje ojca, prawda? Że ten biskup ma być tym ojcem, a księża bardzo długo są takimi synami, no najpierw są bardzo w takiej skośnej zależności w seminarium, a potem przez długi czas jako wikariusze, prawda, że człowiek prawie 50-letni jest wikariuszem. No tutaj też mamy taką sytuację, a gdzieś tam, no jak już jest bardzo stary albo zasłużony, to zostaje tym ojcem. I rzeczywiście jest tak, że księżom jest bardzo trudno być ojcami. Może też trudno właśnie dlatego, że biskupi często nie są ojcami, prawda? Można zadać pytanie, czy biskupi w Polsce na przykład są ojcami, dla kogo są ojcami, czy potrafią być ojcami dla księży, czy potrafią być ojcami dla wiernych, czy potrafią być na przykład dla tych najsłabszych, myślę o osobach, które wymagałyby właśnie takiej ojcowskiej troski, na przykład o osobach zranionych w kościele, prawda? No bo jeśli biskup wytacza, znaczy powołuje, nie wiem, adwokata w procesie o odszkodowanie za wykorzystanie seksualne, czy to jest zachowanie ojcowskie? No i można by oczywiście mnożyć tych przykładów dużo. Więc celibat jest jakimś, odpowiadając na to pytanie pana redaktora, ważnym elementem, nad którym trzeba by się zastanowić, czy on jest konieczny. Na pewno jest czynnikiem ryzyka wielu sytuacji patologicznych i jakby nie można. Wiele danych, wiele różnych badań na to wskazuje, o tym zapominać. Jest jednym z czynników ryzyka, więc te inne czynniki też wymagałyby analizy i to takiej, która by się przekładała na formację. Ta formacja jest bardzo archaiczna, moim prywatnym zdaniem, a no, mam jakąś też obserwację, bo konsultowałem setki księży, kleryków, sióstr zakonnych. Ona jest archaiczna w tym sensie, że ma 400 lat. I nie jest jedynym modelem, który w kościele funkcjonował, a na dzisiejsze czasy taki model izolacyjny no chyba się nie sprawdza, prawda? Nie jest to model integracyjny, jest to model wciąż izolacyjny, tak jakby ta izolacja od społeczeństwa młodego czeka miała no, ukształtować jakiegoś, nie wiem, anioła prawie, że... O, tu pan profesor zwraca uwagę, na rzeczy, o których pisał arcybiskup Gądecki, który mówi, seminarium nie przygotowuje młodego człowieka do życia w wolności, tylko uczy go życia w systemie ściśle określonego czasu. Jako ksiądz, no tak nie pracuje. Po drugie, mówi arcybiskup Gądecki, 40-letni człowiek może być prezydentem, a nie może być proboszczem w wielu miejscach. On potem nie wyciąga z tego wniosków, ale to zostawmy na tym etapie. Ale to są rzeczywiście rzeczy, o których jest mowa. A skąd biskup ma się nauczyć bycia ojcem, jak on w tym samym modelu się wychował? To znaczy same święcenia no nie udzielają, same święcenia biskupie nie udzielają charyzmatu ojcostwa, bo tego się człowiek uczy w praktyce, a nie otrzymuje to wraz z nałożeniem rąk apostolskim. No właśnie, to jest może tak, że
No można by się zastanowić na przykład nad taką kwestią, z jakiego powodu na przykład Kościół bardzo literalnie podchodzi do interpretacji różnych fragmentów Pisma Świętego, a na przykład taki fragment dotyczący tego, kim ma być biskup, jest jakoś tak no, lekceważony, prawda? No bo święty Paweł podaje, prawda, w jednym ze swoich listów definicję biskupa, że ma być mężem jednej żony, prawda, że ma być, no, w każdym razie takim no, człowiekiem, który jest jakoś tam sprawdzony, że zarządza swoim domem, że ma być trzeźwy, przyzwoity, opanowany, nieskłonny do bicia, nie przebierający miarę w piciu wina, umie stanąć na czele własnego domu, no bo jak będzie stał na czele własnego domu, no to zatroszczy się też o Kościół, prawda? Czyli tu jest to wskazanie na ten taki aspekt głowy rodziny, ojcostwa i wydaje się, że no z tej definicji Kościół powinien wyprowadzać pewne rozwiązania instytucjonalne, jednak nie wyprowadza, tak? Jakoś nie literalnie podchodzi do tego fragmentu, który no może ma charakter nie tyle doktrynalny, co dyscyplinarny, ale jakaś mądrość z niego wypływa, prawda? Czy nie warto jakby wrócić do tego, pochylić się nad tym, że biskupem no, ma być ktoś, kto jest doświadczony w takich cechach ojcowskich, no. No przejdźmy teraz do drugiego elementu, bo pojawia się drugi po tym pierwszym, o którym powiedzieliśmy, zarzucie wobec celibatu, to drugi zarzut pojawia się dla odmiany bardzo często w środowiskach katolickich i do tych konserwatywnych. No i mowa jest o tym, no wiadomo, homoseksualiści. Wiadomo, to wszystko jest związane z orientacją homoseksualną i to jest problem w Kościele realny. Takie głosy się pojawiły bardzo mocno. Ja zostawiam na boku to, że skandali z udziałem kobiet i skandali heteroseksualnych jest w Kościele równie dużo, ale to zostawiam na boku. Ale czy to rzeczywiście jest tak, jak chcieliby niektórzy, że osoby homoseksualne częściej mają tego rodzaju problemy w Kościele, ale także poza nim, czy też to nie ma nic wspólnego z orientacją, a jest związane z zupełnie innymi cechami osobowościowymi? Ja myślę tak, że ta represja seksualności w ogóle, a potępienie homoseksualizmu, no to dla osoby takiej młodej, wierzącej było czynnikiem takim, że szukał jakiejś drogi dla siebie w życiu i w sposób świadomy lub nieświadomy wybierał powołanie kapłańskie. Stąd nadreprezentacja osób o orientacji homoseksualnej w tej grupie, no bo wśród duchownych, no różne badania w różnych krajach, na różne narzędzia wykorzystujące, mówią, że to jest od 30 do 50%. No a z kolei badania na populacji ogólnej mówią, że to może jest 5%, no maksymalnie 10% takich tam homoseksualnych i biseksualnych może. To oczywiście te badania są różne. Można mieć zastrzeżenia do metodologii, do tego, że to się trudno bada, bo to są sprawy intymne, bo może nie każdy jest w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi, a może to jest jakoś ideologicznie nacechowana, może coś tam, ale póki nie dysponujemy żadnymi innymi wynikami badań, tylko tymi, jakie mamy, no to jednak na nich trzeba się oprzeć. I ta nadreprezentacja no, musi mieć jakąś swoją przyczynę, być może tą przyczyną właśnie, przynajmniej jedną z głównych, było to taka chęć świadomego lub nieświadomego ukrycia się w tym środowisku, no bo skoro nie będę się tak żenił, no to zostanę księdzem, tak? To może być też nieświadome taka fascynacja grupą męską, prawda, seminarium, no podobnie jak inne grupy zamknięte męskie, no może się też z czymś takim wiązać.
Dzisiaj oczywiście sposób patrzenia na osoby homoseksualne w ogóle jest inny, to się zmienia, zwłaszcza w dużych miastach. W związku z czym być może czynnikiem objaśniającym tak zwany spadek powołań jest też to, że taki młody człowiek, ja sam mam takich pacjentów, kleryków, którzy odkrywają w sobie orientację homoseksualną i na przykład rezygnują z dalszej formacji, no bo chcą żyć w zgodzie z własną seksualnością i nie chcą prowadzić podwójnego życia. I wiedzą, że to takie życie wyautowane no nie jest dla nich w jakiś sposób zagrażające, że potrafią pogodzić się z tą, nie są skonfliktowani z tą swoją orientacją. Chyba, że są, no to oczywiście każdy przypadek jest trochę inny. Więc no, być może ta nadreprezentacja wynika właśnie z takiego doboru. Natomiast ona ma też swoje konsekwencje, no bo jeżeli mamy w takiej zamkniętej grupie mężczyzn no sporą, ważną, no jak to jest na przykład 1/3 grupę osób homoseksualnych, w warunkach takich zamkniętych oni jakoś na siebie też oddziałują i to na pewno wywołuje różne napięcia, zakochania, romanse, relacje czysto erotyczne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to jest powiązane z pewnym aspektem władzy, czyli tym, co postuluje Martel, że ten seks w którymś momencie służy zdobyciu władzy, a władza później realizacji seksu, no to mamy do czynienia z czymś, co niektórzy nazywają gejowską mafią w obrębie kościoła. I to często jest tak, że te osoby na zewnątrz będą bardzo takie rygorystyczne wobec wszystkich innych w zakresie seksualności i będą bardzo potępiać wszystkie próby emancypacji ruchów LGBT, a sami będą żyć w takiej podwójnych standardach. Zresztą surowość no, też nie jest czymś, to tak powiem na marginesie, czymś, co sprzyja życiu w celibacie, bo to już Ewagriusz z Pontu, pierwszy psycholog wśród teologów, czy pierwszy teolog wśród psychologów, zależy jak na to spojrzeć, mówił, że nie można żyć we wstrzemięźliwości, nie będąc łagodnym dla siebie i dla drugiego człowieka. Więc jeśli ktoś nie jest łagodny dla siebie, a jest surowy, to on w tej wstrzemięźliwości nie wytrwa, ale też będzie innym, będzie surowy wobec innych i no to też się będzie przekładało na jakąś praktykę duszpasterską ostatecznie. Martel zwraca uwagę na jeszcze jeden element, to znaczy na fakt, że w związku z tym, że homoseksualność jest oceniana negatywnie wewnątrz kościoła, oczywiście bardziej akty niż sama homoseksualność, ale nawet ona jest określana mianem obiektywnego nieuporządkowania, to sprzyja kulturze sekretu. Znaczy po pierwsze rozpoznawania się, ale po drugie ukrywania tego. I to jest według niego istotny element, który tworzy strukturę no, niejawnych powiązań, wzajemnego ukrywania nie tylko tego rodzaju czynności, ale również niekiedy przestępstw, już realnych przestępstw prawnych. I to jest jego zdaniem też jeden z elementów tego tworzenia się tego układu, czyli bardzo represyjna ocena, czy opresyjna ocena homoseksualności i w związku z tym potrzeba ukrywania się osób homoseksualnych w kościele, teraz jeszcze silniejsza, bo związana z zakazem święcenia takich osób wydanym przez Benedykta XVI. No i to jest właśnie system, który sprzyja perwersji, ale perwersji nierozumianej, że sam homoseksualizm
per se jest perwersją, bo dzisiaj się tak nie uważa, ale perwersji w tym znaczeniu, w jakim rozumie to nurt psychodynamiczny, że perwersja definiowana jest jako połączenie przyjemności z ryzykiem, to o czym mówiliśmy, czy że cały ten system dobiera pewną taką grupę osób homoseksualnych, no bo to nie jest tak, że każda osoba homoseksualna zostaje księdzem, tylko być może wśród tych osób homoseksualnych są właśnie tacy, którzy są z nachyleniem perwersyjnym, czyli takim, który jeszcze większą przyjemność czerpie z tej podwójności, z tego ukrywania się, z tej całej kultury sekretu i tak dalej, która potem nie tylko przejawia się w seksualności, ale tak jak powiedziałem, w seksualności ogniskuje się problematyka z innych poziomów osobowości, więc w różnych innych sferach to będzie miało także swoje przełożenie, ta kultura sekretu, która potem jakby przekłada się na ukrywanie bardzo różnych rzeczy w kościele, w tym też takich, na których normalnie w ogóle nie ma przyzwolenia, prawda? Myślę o choćby kwestii pedofilii, a jednak no, wiemy wszyscy, że nie tylko problem pedofilii, ale ukrywania pedofilii jakby wpisuje się w cały ten obraz perwersyjnych struktur. Przy czym to nie jest też tak, że to dotyczy wszystkich homoseksualnych księży, bo ja w swojej praktyce spotkałem się z bardzo różnymi duchownymi o orientacji homoseksualnej, w tym też takimi, którzy no, żyją we wstrzemięźliwości, nigdy nie mieli kontaktów homoseksualnych, zgłaszają się z zupełnie inną problematyką, nie wiem, na przykład zaburzeń snu, ale no, mówiąc o seksualności, mówią też właśnie o tym, jak to wygląda. Więc to też no, byłoby takie bardzo jednostronne i dawało nieprawdziwy obraz, gdybyśmy twierdzili, że jeżeli ksiądz jest homoseksualny, to on na pewno już jest w jakiejś tam strukturze, albo że oddaje się przypadkowym kontaktom seksualnym, albo że żyje w stałej relacji. No właśnie niekoniecznie to tak jest. Jest bardzo wielu księży homoseksualnych, którzy no bardzo poważnie traktują swoje powołanie i wkładają duży wysiłek w to, żeby wstrzemięźliwość utrzymać. James Martin w książce Building a Bridge pisze wprost, to znaczy jeśli wierzymy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, to jeśli w społeczności każdej jest od 5 do 10% osób homoseksualnych, to możemy przyjąć bez ryzyka większego błędu, że od 5 do 10% świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego to są również osoby, które były osobami homoseksualnymi. Martin idzie dalej i mówi, nie będziemy wskazywać, kto to jest, ponieważ rzeczywiście dopiero nasza kultura, bardziej ta współczesna, skupiła się na tym elemencie. Kiedyś, nawet jak ktoś był, no to jakby bardzo często tak się nie diagnozował, bardzo często tak się nie określał. To nie był dla niego istotny element jego tożsamości, nawet jeśli traktował go jak swój jakiś swój znak specyficzny, czy jak mówi święty Paweł, oścień, którego jakoś dotyka. Ja nie twierdzę oczywiście, że święty Paweł był homoseksualny, chociaż takie interpretacje także jego ościenia, które miał go dotykać, pojawiają się w literaturze i psychologicznej, i biblijnej. Sam termin homoseksualizm nie ma więcej jak 100 lat. To są jakby badania nad seksualnością, to są osiągnięcia ostatniego wieku, niektóre rzeczy, na przykład cykl reakcji seksualnej kobiety, to są dopiero osiągnięcia XXI wieku, więc my o seksualności wiemy coraz więcej, ale wiemy tak naprawdę wiele rzeczy od niedawna, więc samo pojęcie orientacji homoseksualnej wcześniej nie funkcjonowało. Jest pytanie teraz, czy ten dorobek nauk psychologicznych nie powinien no, w jakiś sposób
pozwolić na nowe odczytanie pewnych kwestii w ogóle wiążących się z etyką seksualną. Stąd też debata, prawda, choćby w Niemczech się tocząca w ramach drogi synodalnej i tak dalej, czy moralnie dopuszczalne są relacje homoseksualne na wyłączność, czy może jest tak, jak mówił kardynał Martini, że lepiej, żeby ktoś miał jednego partnera niż 100 partnerów. No, to są takie kwestie, o których warto w Kościele mówić, chociaż katechizm zamyka drogę do dyskusji, mówiąc, że te sprawy nigdy nie zostaną zmienione, zweryfikowane, inaczej przedstawione. Byłbym ostrożny z takimi tezami. Kara śmierci jeszcze kilka lat temu była w katechizmie uznawana za wprawdzie, no niechętnie do niej podchodzono, ale mówiono, jest moralna. W tej chwili jest niemoralna. Więc jak ktoś mi mówi, że w katechizmie nic się nie zmienia, to odsyłam, żeby obejrzał. Jest taka strona internetowa, która pokazuje, ile w ciągu tych, no prawie już 40 lat, od 50 nawet od opublikowania katechizmu, ile w nim wprowadzono zmian. Więc nie twierdzę, że w tej sprawie będzie zmiana, ale ona przynajmniej nie jest wykluczona. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Zorganizowano nagonka i hejt, jaki spadł nie tylko na twórców Zielonej Granicy, ale nawet na tych, którzy film obejrzeli czy pochwalili, jest niestety smutnym przykładem kierunku, w jakim zmierza polityka budowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Rozchuśtanie emocji, określenie wrogów i dehumanizacja przeciwników to niestety skuteczna strategia. Wiele wskazuje więc na to, że będzie przejmowana przez innych. Kilkanaście dni temu rozmawiałem z pewną osobą, celowo unikam podania płci i zawodu, która jako jedna z pierwszych widziała film Agnieszki Holland i opowiedziała o nim w mediach. Reakcją na słowa tej osoby były wysyłane z anonimowych kont życzenia śmierci, a także brutalnych gwałtów dokonywanych przez migrantów na jej bliskich. Gdy ja film pochwaliłem w mediach społecznościowych, wówczas hejt, nie będę go cytował, ale zapewniam, że cenzuralnych słów nie było w nim wiele i życzenia śmierci i krzywdy dla moich bliskich także się pojawiły. I można by na to wzruszyć ramionami, stwierdzić, że tak wygląda obecnie debata w mediach społecznościowych, gdyby nie pewien drobiazg, a mianowicie fakt, że w ten brutalny hejt włączyli się czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości i suwerennej Polski. Jarosław Kaczyński wprost stwierdził, że każdy, kto filmu broni lub go wspiera, nie wspominając o producentach, aktorach, reżyserce, w istocie walczy w armii Putina. Prezydent Andrzej Duda oznajmił, oczywiście cytując innych, że tylko świnie siedzą w kinie. Wiceminister Błażej Poboży porównał film do Mein Kampf Adolfa Hitlera, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uznał, że nazistowskie Niemcy produkowały takie filmy. PiS-owski przekaz dnia sprawił, że tego rodzaju tweetów, wiadomości, wypowiedzi spod klawiatur i z ust polityków prawicy padły tysiące, choć wszyscy oni deklarowali, że filmu nie widzieli i widzieć go nie zamierzają. Media społecznościowe pełne też były podobnych, tyle że jak to w socjalach bywa, o wiele ostrzejszych, bo wzywających do golenia zdrajców, tworzenia list hańby, a nawet unieszkodliwiania deklaracji twardego elektoratu partii władzy. Pod kinami ustawili się zwolennicy Młodzieży Wszechpolskiej, by rzekomo bronić dobrego imienia munduru. Na kilka dni zapanowała dosłownie atmosfera pogromowa. Te reakcje, choć mogą wydawać się histeryczne, niewiele mają wspólnego z emocjami, obroną honoru czy wsparciem dla pomówionych mundurowych, to doskonale przemyślana, choć nastawiano wyłącznie na krótkoterminowy sukces wyborczy, strategia polityczna. Ufundowana jest ona nie tylko w kwestii migracji i kryzysu uchodźczego, ale o wiele szerzej, także w kwestiach obyczajowych czy edukacyjnych, na panice moralnej. Zygmunt Bauman wiele lat temu, gdy w Europie rozgrywał się pierwszy kryzys migracyjny, w książce Obcy u naszych bram zdefiniował ową strategię jako rozpowszechnienie wśród sporej części społeczeństwa przekonania, że zagrożone jest dobro, a nawet przetrwanie społeczeństwa. W takiej sytuacji wszystkie środki, by owo zagrożenie zniwelować, są dozwolone, a niemoralne działania
działania zostają usprawiedliwione w imię obrony wyższych zagrożonych wartości. Takim zagrożeniem są oczywiście z jednej strony obcy nam religijnie i cywilizacyjnie uchodźcy, którzy mają, a media publiczne, a także część z polityków rządzącej prawicy, a niestety coraz częściej także opozycji, przenosić nie tylko choroby, ale także przynosić potężne zagrożenie bezpieczeństwa społecznego, dobrobytu i stabilności społecznej, a także trwania tego, co sami uważamy za naszą tożsamość. Ale, o czym też trzeba pamiętać, zagrożeniem takim są również zmiany cywilizacyjne i obyczajowe, za które także, a wystarczy posłuchać ministra Przemysława Czarnka, by to wiedzieć, odpowiadają konkretne grupy ludzi, które trzeba napiętnować, wskazać i zakazać im działania tak, aby uratować chrześcijańską tożsamość narodu i przyszłość naszych dzieci. A jeśli ktoś wskazuje, że ten model działania jest nieskuteczny, to z pewnością jest zdrajcą i przeciwnikiem praw rodziców. Warunkiem tej strategii, tak w jednym, jak i w drugim wydaniu, jest to, by ludzie, których wprowadza się w stan moralnej histerii, nie mogli skonfrontować swoich opinii z rzeczywistością. I dlatego nie wolno dopuścić do tego, aby obejrzeli oni film, czy by oni sami, bo ich dzieci i tak mają już to za sobą, spotkali się z działaczami równościowymi, edukatorami seksualnymi, czy osobami LGBT, a nawet z wyborcami, czy sympatykami innej partii. Spotkanie, rozmowa, obejrzenie filmu utrudniłoby przeżywanie odpowiedniego moralnego wzburzenia, a to nie dałoby spodziewanych efektów, jakimi jest wzmocnienie twardego elektoratu i zbudowanie wrażenia, że tylko jedna z partii broni naszych granic. Emocjonalne wzburzenie pielęgnowane ma jednak jeszcze jeden cel, a jest nim wyeliminowanie dyskursu moralnego, humanitarnego z debaty publicznej. Problem migracji ma zostać sprowadzony do kwestii zagrożenia, zniszczenia, inwazji i przemocy. Nieobecne mają być nim natomiast kwestie osobowej godności migrantów i uchodźców, a także przynależnych im praw człowieka. Proces taki widać zresztą nie tylko w Polsce, ale także w całej oddzielającej się coraz wyższym murem od uchodźców Unii Europejskiej, ale także Australii czy Stanach Zjednoczonych. Oni, tamci, muszą być pozbawieni osobowości, zdehumanizowani, bo inaczej trudno będzie spokojnie traktować fakt, że ich podstawowe prawa są łamane, że stosuje się wobec nich pushbacki, czy że na ich skutek niekiedy umierają ludzie. Kresem takiego myślenia jest spokojne uznanie, by sparafrazować Krzysztofa Bosaka, że żołnierze i strażnicy graniczni mają po coś broń, a ci z ludzi przepływających przez Morze Śródziemne, którzy mają utonąć, i tak utoną. Ostatecznie, jeśli mamy do czynienia nie z ludźmi, a z zagrożeniem dla naszego istnienia, to trudno się z takim wnioskiem nie zgodzić. Jest on prostą konsekwencją założeń przyjętych wyżej. Ich konsekwencją jest także uznanie, że każdy, kto myśli inaczej, jest w istocie zdrajcą narodu, prowokatorem i uczestnikiem antypolskiego, sterowanego przez Niemcy i Czechy na dokładkę, spisku. I fakt, że Niemcy prowadzą obecnie identyczną politykę, nie ma w tej opowieści najmniejszego znaczenia. Zastosowane strategie, jak się zdaje, nie mają wiele wspólnego z realnymi poglądami polityków Prawa i Sprawiedliwości. Film Agnieszki Holland jest dla nich jedynie pretekstem do realizacji własnego interesu politycznego, a ten nie ma nic wspólnego z ratowaniem zagrożonej rzekomo przez migrantów polskości, bo to właśnie ta partia wydała najwięcej w Unii Europejskiej zgód na pracę i to ludziom z tego samego kręgu cywilizacyjnego, których teraz nie chcą wpuszczać i przed którymi teraz ostrzegają. Jeśli nie chodzi o obronę wartości, tożsamości czy bezpieczeństwa, które dla porządku dodajmy nie są zagrożone, to o co chodzi? Odpowiedź jest prosta. PiS, podobnie zresztą jak Koalicja Obywatelska, która także rozgrywa kartę uchodźczą, odkryła, że lęk przed nieznanym, niechęć do obcego, poczucie osamotnienia jest jedną z najsilniejszych emocji rządzących polskimi, wcale nie tylko prawicowymi wyborcami. I to właśnie dlatego obrona polskich granic, a także obrona rzekomego dobrego imienia Polski i armii stała się istotnym przedmiotem kampanii. Z tych samych powodów PiS coraz częściej sięga po mechanizm oblężonej przez wrogie narody twierdzy, która musi bronić się przed wszystkimi. Najpierw były to tylko Niemcy i Rosja, ale obecnie do tego grona dołączyła także Ukraina, Czechy, a nawet Słowacja. Wszyscy przeciwko nam, a jedyną siłą, która może nam zagwarantować, że będziemy prowadzić wobec wrogów politykę suwerenną,
ma być PiS. I część doskonale przebadanego przez strategów prawicy elektoratu to kupi. Problemem jest zaś to, że ta polityka, choć skuteczna wyborczo, generuje ogromną wrogość społeczną, uniemożliwia rozwiązywanie realnych problemów i, co nie mniej ważne, jest na forum międzynarodowym nieskuteczna. Polska nie tylko na niej nie zyskuje, ale wręcz traci, a jedynym zyskiem jest utwierdzenie w rozmaitych fobiach i lękach elektoratu PiSu i nie tylko jego. Nic innego już się zwyczajnie nie liczy. To była ważna pielgrzymka papieska, w Polsce niemal niezauważona. Dlaczego? Bo papież przypomniał nam, katolikom, że nagonka na migrantów, hejt przeciwko nim, a nawet pytania, jakie zadawane są w czasie planowanego referendum, są głęboko niechrześcijańskie, nieewangeliczne. Że ci, którzy przekonują nas, że musimy bronić się przed najeźdźcami, w istocie prezentują postawę niezgodną z nauczaniem Kościoła. Ci, którzy narażają swoje życie na morzu, nie są najeźdźcami, mówił wprost papież Franciszek podczas swojej wizyty w Marsylii. Papież wyraził ubolewanie z powodu dramatów, jakie mają miejsce na Morzu Śródziemnym i faktu, że to niezwykłe morze stało się ogromnym cmentarzem, na którym wiele osób pozbawionych jest nawet prawa do posiadania grobu. Zaznaczył, że ludzkość stoi na rozdrożu między braterstwem a obojętnością. Zaapelował też o ocalenie osób, którym grozi zatonięcie. To obowiązek człowieczeństwa, to obowiązek cywilizacji, podkreślał Franciszek. Papież przypomniał także, że migranci nie są najeźdźcami, lecz szukają gościny, a fakt migracji wymaga mądrego, dalekowzrocznego zarządzania i europejskiej odpowiedzialności. Zachęcił też do postrzegania migrantów jako braci i przestrzegł, że w przeciwnym razie grozi nam zatonięcie cywilizacji. Rozwiązaniem straszliwej plagi ludzkiego wyzysku nie jest odrzucenie, lecz zapewnienie, zgodnie z możliwościami każdego kraju, dużej liczby legalnych i regularnych wjazdów, zrównoważonych dzięki sprawiedliwemu przyjęciu przez kontynent europejski w kontekście współpracy z krajami pochodzenia, mówił papież Franciszek. Franciszek podkreślił także konieczność integracji, przestrzegając przed próbami asymilacji migrantów. Przypomniał, że Marsylia, którą odwiedzał, jest bramą wiary. My, chrześcijanie wierzący w Boga, który stał się człowiekiem, w jedynego i wyjątkowego człowieka, który na brzegu Morza Śródziemnego mówił o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem, nie możemy zgodzić się na to, aby drogi spotkania zostały zamknięte, aby prawda bożka pieniądza zwyciężyła nad godnością człowieka, aby życie zamieniło się w śmierć, stwierdził papież Franciszek. To jest lekcja, która powinna w Polsce zostać usłyszana. I to jeszcze przed wyborami, jeszcze przed referendum. A teraz czas na kolejną rozmowę z Michałem Krosowskim, watykanistą i redaktorem pisma Wszystko, co najważniejsze, a także autorem książki o pontyfikacie papieża Franciszka. Porozmawiam o francuskich reakcjach na papieską wizytę. A nie były to wcale reakcje proste. A moim Państwa gościem jest Michał Krosowski, wicenaczelny pisma Wszystko, co najważniejsze, autor książki Dekada Franciszka, watykanista, a także uczestnik dziennikarski, uczestnik ostatniej pielgrzymki papieża Franciszka do Marsylii. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od tego, do reakcji pewnie na tą pielgrzymkę jeszcze przejdziemy, ale zacznijmy od tego, o czym to była pielgrzymka i dokąd to była pielgrzymka, dlatego że bardzo często powracało w komentarzach takie sformułowanie, że to tak naprawdę nie była pielgrzymka do Francji, tylko właśnie do Marsylii. No i z perspektywy odległej Polski można zadać pytanie, a co to za różnica? No Marsylia jest w Polsce, tak jakbyśmy powiedzieli, że ktoś podróżował, nie wiem, do Przemyśla albo do Cieszyna, a nie do Polski. No, porównanie z Przemyślem czy Cieszynem jest o tyle inne, że Marsylia faktycznie jest inną Francją, a inną Polską nie jest Rzeszów czy Przemyśl. To wciąż jest ten sam, taki sam kraj, a Marsylia faktycznie się na tle Francji wybija bardzo. Wybija się z kilku powodów, dwóch podstawowych. Pierwszy z powodu tego, że do 2050 roku to będzie miasto zdominowane przez ludność muzułmańską, napływową, tak wszystkie dane sugerują. A po drugie dlatego, że to południe Francji jest znacznie bardziej śródziemnomorskie w temperamencie, kulturze i myśleniu niż cała reszta tego kraju. I wydawałoby się, że to jest takie nieznaczące, ale jednak no, jak się ma porównanie między Normandią, Paryżem a Marsylią, to faktycznie ta Marsylia się jawi jako zupełnie inny świat.
I dlatego zupełnie innego świata papież Franciszek przyleciał na spotkania śródziemnomorskie, trzecią edycję. Dwie poprzednie były we Włoszech, to była pierwsza we Francji i przyleciał, co bardzo ważne, na zaproszenie kardynała Marsylii Avenila, który to naprawdę stanął na głowie, żeby papieża ściągnąć do Marsylii, bo nie do Francji przecież. I okazuje się, że zrobił to bardzo, bardzo skutecznie, bo ta pielgrzymka była pielgrzymką nie tyle oficjalną wizytą, takie, do których przywykliśmy, mając w głowie jeszcze pewnie poprzednie pontyfikaty, tylko faktycznie bardzo kierowanym spotkaniem wokół bardzo konkretnego problemu, jakim była kwestia kłopotów czy różnych wyzwań obszaru basenu Morza Śródziemnego. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że ksiądz kardynał mógł się trochę rozczarować, bo on takie płynęły od niego sygnały, liczył na to, że papież wezwie trochę do tego, żeby pozwolić ludziom nie emigrować, mówiąc inaczej, żeby rozwiązywać problemy na miejscu. Papież oczywiście o tym też mówił, ale z drugiej strony przypominał bardzo mocno, że rozwiązaniem problemu migracyjnego nie jest zamknięcie granic, ale stworzenie legalnych szlaków migracyjnych, na tyle dużych, żeby mogły się w nich zmieścić stosunkowo duże grupy i wreszcie integracja. Więc można powiedzieć, że trochę wyminął oczekiwania kardynała, a przynajmniej wyminął te oczekiwania kardynała, które się przybiły do debaty medialnej. Zdaje się, że papież Franciszek minął oczekiwania wszystkich z jednej strony komentatorów i dziennikarzy i polityków i ekspertów i kardynała Avenila. Tu się zgodzę, natomiast chyba trafił w jakiś punkt i sedno tego, że migracja jest znacznie bardziej skomplikowanym problemem niż może się wydawać. Ja dzisiaj we Francji migracją staram się grać wszyscy, od Erika Zemmoura przez pana Mélenchona, czyli od skrajnej nowej prawicy francuskiej, aż po starą komunistyczną lewicę francuską. I tak naprawdę to mimo tego, że może minął oczekiwania kardynała Avenila, to największy kłopot z tą wizytą miał prezydent Emmanuel Macron, który w niedzielę wieczór następnego dnia po wylocie papieża musiał dać długi wywiad telewizyjny w dwóch stacjach aż telewizyjnych, bo okazało się, że papież nie wpisał się w spór polityczny we Francji, tylko powiedział dokładnie to, co pan redaktor powiedział, czyli migracja jest problemem bardzo skomplikowanym. Jedną rzeczą jest Ewangelia, czyli widzenie w drugim człowieku człowieka, także w migrancie, a drugą rzeczą jest po prostu, panowie, polityka, czyli zapewnienie tego, żeby ten problem na płaszczyźnie politycznej w jakiś sposób rozwiązać. I okazało się, że Francja, francuscy komentatorzy, przepraszam, że to powiem, no trochę zgłupieli, nie wiedząc, co mają o tym wszystkim myśleć czy powiedzieć. No i takie kalki zaczęły się różnego rodzaju pojawiać w francuskich mediach, aż w zasadzie do dzisiaj, już te kilka dni po wizycie papieża. Do tych kalek i do tych sformułowań francuskich mediów za chwilę wrócimy, i komentatorów, i polityków także, bo to bardzo szeroko komentowana pielgrzymka. Ja bym się jeszcze zatrzymał na moment na tych rozwiązaniach politycznych, dlatego że można powiedzieć, że papież no trochę takim zwodem minął główny temat, dlatego że głównym tematem w tej chwili w Europie jest, jak ograniczyć nielegalną migrację. I w tej sprawie papież się generalnie zgadza z politykami europejskimi, tylko z innego powodu. On mówi, oczywiście, nielegalna emigracja jest skandalem nie dlatego, że ludzie chcą uciec, tylko dlatego, że zarabiają na tej emigracji gigantyczne pieniądze organizacje przestępcze. Po drugie, dlatego, że w jej trakcie giną ludzie. To bardzo wielu, te obrazy, które on przywoływał, oczywiście ludzie, którzy się interesują tym tematem, znają, ale dalece nie wszyscy się tym tematem interesują, to po drugie. Po trzecie, oni muszą zabrać gigantyczne pieniądze. W związku z tym, zamiast budować mury, zamiast walczyć z łodziami, to stwórzmy legalne metody migracji. I to jest, powiedziałbym, postulat, który kompletnie się, nie nowy postulat, ale u papieża, ale kompletnie nie wpisuje się w atmosferę społeczną, nie tylko we Francji, bo to oczywiście jest pielgrzymka do Marsylii, ale on się nie wpisuje ani w emocje społeczne w Polsce, ani w emocje społeczne w Niemczech, ani nawet w emocje społeczne w krajach skandynawskich, które uchodzą za takie, przynajmniej kiedyś za takie uchodziły, może poza Danią, najbardziej otwarte na migrację. W tej chwili Europa generalnie się zamyka. A papież mówi, panowie, jak chcecie, żeby nie było tych tragedii, to stwórzcie legalne szlaki.
No, nawet jak spojrzymy na historię migracji ostatnich 8-9 lat, to ona się zaczęła w momencie, w którym w północnej Afryce, taka masowa migracja, w północnej Afryce zaczęło wrzeć. To znaczy, no, kiedy tam przestano w jakiś sposób ograniczać czy pracować na miejscu. Europa przestała, Amerykanie przestali przecież, bo to był czas, kiedy Obama ogłosił pivot na Pacyfik, zdaje się. No to wtedy się zaczęła ta wielka masowa migracja, wędrówka ludów, jak to się nawet niekiedy mówi dzisiaj. Więc ja się wcale papieżowi, znowu pewnie wyjdę na obrońcę papieża, ale ja się pewnie mu chyba nie dziwię, no bo przez cały ten pontyfikat, mimo że bardzo polityczny pontyfikat, no to on o tej migracji mówi dokładnie to samo na początku, w środku i teraz, więc on swojej linii nie zmienił w zasadzie. Widzi tylko liczby migrantów w Europie, no i widzi, że to jest faktycznie jest problem, ale jest to problem wykorzystywany politycznie, tak we Francji, jak i w innych krajach, które pan redaktor wymienił, więc wydaje mi się, że nie miał nic innego do powiedzenia, niż powiedzieć panów, no polityką się zajmują politycy, ja jestem papieżem, ja mówię o czymś innym. I też zwróćmy uwagę na to, że po pierwsze Marsylia jest do powiedzenia tego świetnym miejscem, dlatego że no, to faktycznie dla Francji i francuskiej migracji jest pewnego rodzaju hub, po prostu. I to, co tam się dzieje, San Egidio, wspólnota, która tam działa i bardzo wiele innych inicjatyw tam na miejscu, no to faktycznie jest przykład dla całej Francji, bo się da. Jak jechałem tam, czytałem, oglądałem obrazki, no to myślałem sobie, kurczę, ostatni raz byłem w Marsylii x lat temu, ciekawe jak teraz wyglądają ulice. Wylądowałem w Marsylii, nic się praktycznie nie zmieniło, to znaczy nie ma na ulicach bezdomnych, nie ma włóczących się grup młodych mężczyzn, nie z Europy, nie ma nic takiego. Normalne miasto, absolutnie. Pewnie na północy, w dzielnicach takich, o których się mówi, to faktycznie może to inaczej wyglądać, ale w obrębie Marsylii, tej powiedzmy starej historycznej, nie mówię tylko o centrum miasta, ale też o rejonie Timone, trochę na północ w różnych kierunkach, wszystko jest normalnie, więc myślę, że papież po pierwsze nie zmienił swojej perspektywy czy sposobu mówienia o migracji czy o migrantach. Po drugie, no, Marsylia świetnym miejscem do tego, żeby to podkreślić. I po trzecie, San Egidio już wspomniane, z pomysłem korytarzy, który papież forsuje od też bardzo, bardzo dawna, który de facto jest tym, o czym pan redaktor powiedział, czyli legalnym sposobem migracji. Bo no, migracja nie jest tylko problemem europejskim. Australia, Azja Południowa, Ameryka Południowa, Ameryka przecież, granica Meksyku, USA. To jest problem globalny, ogromny problem globalny. Kto wie, czy za lat 50 ktoś naszej epoki nazywa się epoką wielkich migracji. Więc rozwiązania europejskie pod tytułem zamknijmy się, nie dopuśćmy, no, są raczej skazane na porażkę, dlatego że, no, jak mówi przysłowie, jak nie drzwiami, to oknem. No i to widać i po historii, i po przykładach z różnych innych krajów, chociażby granica USA-Meksyk. Różne zapory tam stoją, no, ale migracji wciąż to jakoś wielce nie ogranicza. No to można przywołać jeszcze przykład wspomniany przez pana redaktora Australii i specjalnych, przerażających dla Europejczyka obozów na wyspach oddalonych, jak to na ogromnym oceanie, od brzegów Australii, w których przetrzymuje się ludzi no, w warunkach dramatycznych. Oni tam giną. I co jakiś czas ktoś się stamtąd wydostaje, bo na przykład jest dziennikarzem albo literatem, opisuje książki. Ona na moment wstrząsa ludźmi, ale wszystko zostaje po staremu, to znaczy budujemy mury, a nie budujemy próby no, jakiejś integracji czy rozwiązywania problemów, o czym papież mówi. Być może dlatego, że sam jest z kontynentu, który właśnie emigruje, nie takiego, do którego się emigruje, chociaż i tak bywało, ale to raczej historycznie sam papież jest emigrantem czy potomkiem emigrantów. Dzieckiem emigrantów, no ale to raczej z jego kontynentu w tej chwili ludzie próbują uciec niż do niego. No i dlatego jakby mam wrażenie, że ten temat migracji u papieża jest obecny od samego początku pontyfikatu. To jest jego w ogóle jakiś jeden z rysów znaczących. I jego papieża podejście do migracji absolutnie nie zmieniło.
On cały czas mówi, że no, nie da się tego ograniczyć w sposób siłowy, nie da się zablokować migracji. No nie, świat jest zbyt zglobalizowany, interpołączony, no, no nie da się. I teraz to, co by chyba jest największym kłopotem dla elit francuskich podczas tej wizyty i dla samego prezydenta Macrona, to jest to, że oni trochę nie mają pomysłu, co z tym zrobić. To znaczy rozwiązania katolickie, San Egidio, korytarze, no we Francji się nie przyjmą z wielu powodów, ale drugi element jest też taki, że temat migracji jest rozgrywany bardzo silnie przez skrajne głosy polityczne, także w mediach, no i stąd kompletny problem z wizą papieża i dzięki temu też ta mediatyzacja tej wizyty trwa. Nagle Francuzi się dowiadują, że papież był w Marsylii. Pytanie tylko, co z tym zrobią dalej. Natomiast myślę, że takich głosów papieża o migracji to słyszeć będziemy jeszcze nie raz. Jeżeli nie teraz w Marsylii, no to może w przyszłym roku w innych miejscach. Ja nie widzę od strony papieża jakby żadnej zmiany. Widzę tą zmianę i duży problem od strony właśnie francuskiej. No właśnie, przejdźmy do tej strony francuskiej. Wspomniał pan o tym, że to jest pewien paradoks, ale wyjątkowo w tej sprawie, czyli oceny papieskiej wizyty, zgadzają się politycy francuscy i w dużej mierze liderzy opinii francuskiej od prawa do lewa. I to od skrajnego prawa do skrajnego lewa. W zasadzie nie ma między nimi specjalnego sporu w tej kwestii. To znaczy i prawica, i lewica uważa, że papież wypowiada się politycznie, a co więcej, wypowiada się na tematy, na które nie powinien się wypowiadać, bo przecież to jest sprawa polityków. Ja tu zacytuję Zygmunta Baumana, który wiele lat temu napisał książeczkę, też cytując Franciszka, i który napisał: politycy czasem zapominają, że polityka ma oczywiście wymiar pragmatyczny. To prawda, ale ma również wymiar moralny i pominięcie go no, zawsze prowadzi na manowce. Znaczy, wie pan, ja mam takie wrażenie, że tam jest we Francji, zwłaszcza w paryskich mediach, jest taka bardzo silna potrzeba nadania polityczności à la française tej wizycie. Polityczności à la française to znaczy polityczności zwarcia, to znaczy polityczności konfliktu, to znaczy tego, że jest teza, jest antyteza i potem cokolwiek. Takiej bardzo, bardzo heglowskiej w ogóle polityczności. A papież w ogóle od tego uciekł, tak jak rozmawialiśmy na początku tej naszej rozmowy. On w ogóle od tego uciekł. To nie jest polityczność właśnie, macie robić to albo macie robić tamto, tylko tam są ludzie, powinniście, pomyślcie, dostrzeżcie ludzi. I z tym Francuzi mają największy kłopot, bo zarówno Pierre Manin, jak i Geoffrey Lejeune, to są ludzie, którzy są z absolutnie różnych stron francuskiej sfery intelektualnej. A nagle się okazuje, tak jak pan powiedział, oboje w czambu krytykują papieża, bo jest zbyt polityczne. No właśnie nie jest polityczne. To jest próba nadania jakiejś radykalnej polityczności à la France tej wizycie. I z tym sobie Francuzi nie radzą. Tam pojawia cały spektrum w ogóle się pojawia odwołań do Benedykta XVI, Jana Pawła II, do tego, że papież nie jest politykiem, że to już nie jest ten czas, że coś tam. No, próby szukania wszelkiej argumentacji, grany na jakikolwiek konflikt też między pontyfikatami, to też gdzieś pewnie możemy znaleźć różne aluzje do tej sytuacji, żeby tylko te słowo papieskie w jakiś sposób obalić, żeby pokazać, że ta migracja jest faktycznie polityczna, a nie jest problemem politycznym, a nie społecznym. A dla papieża no, to jest problem społeczny, dla Francuzów polityczny. Przypomnijmy, że teraz w Zgromadzeniu Narodowym jest procedowana ta ustawa o, ona jest nazwana przyspieszonej śmierci, co jest absolutną bzdurą, bo to po prostu kwestia legalizacji eutanazji jest, i to takiej eutanazji na życzenie. Francja, gdzie no, migranci, jest ich sporo, ale w dużej mierze jak się wyjdzie na ulicę Francji, to nie ma tam wielkich problemów. Te problemy się pojawiają faktycznie w Cité, czyli w tych takich przedmieściach francuskich dużych miast, gdzie faktycznie ci migranci jeszcze w latach 70., 80. zostali wypchnięci. Tam faktycznie jest problem. Natomiast w dużych miastach czy na wsi migracja nie jest takim aż znowu problemem. Ona jest problemem i to nawet nie w tych najnowszych osobach, które przyjechały, tylko problem w modelu francuskiej migracji polega na tym, że lata 70., 80.
60., 70., 80. to jest czas, kiedy do Francji z Afryki Północnej przybywało bardzo, bardzo wielu migrantów i oni przybywali znacznie bardziej legalnie niż dzisiaj. I dzisiaj ich potomkowie walczą o to, żeby mieli takie same prawa jak Francuzi, którzy we Francji mieszkają od pokoleń 10, a nie 2 albo 3. I z takiego problemu migracji Francja zrobiła jeden z głównych tematów debaty w opinii publicznej, debaty publicznej i bardzo próbuje się tego papieża Franciszka tą debatę włożyć. Tylko no, to jest dokładnie tak samo, to co napisałem na Twitterze. W 91 roku Jan Paweł II przyszedł do Polski i mówi: obaliliście komunizm, ale teraz macie większe wyzwania. Trzeba ustawić kraj tak, żeby był sprawiedliwy, godny, rozwojowy i tak dalej, i tak dalej. I nagle Michnik z Miłoszem piszą swoje wstępniaki w GW, że to w ogóle papier tak nie może, bo papier nie jest politykiem. To jest dokładnie ta sama, ten sam przybornik narzędzi, jaki był w 91 roku, zastosowany się do papieża Franciszka. Więc u mnie w głowie przynajmniej pojawia się pytanie, gdzie leży problem? Czy problem leży w tym, że papież obecny był fajny i dobry dla Francuzów wtedy, kiedy mówił to, co chciałem mówić, elity francuskie? Czy może problem jest znacznie głębszy, bo problemem jest, górnolotnie mówiąc, niezrozumienie Ewangelii, to znaczy tego, że Ewangelia się nie zmienia, polityka tak, Ewangelia nie. No dodajmy, że akurat przeciwstawianie Jana Pawła II i Benedykta XVI Franciszkowi w tej kwestii jest absurdalne. To znaczy, jak się wczytać w dokumenty Jana Pawła II, Pawła VI, Jana XXIII i Benedykta XVI, to oczywiście mając świadomość, że sytuacja się zmieniała, oni o prawie ludzi do migracji, o uchodźcach i o obowiązku państw przyjmujących wobec uchodźców mówili równie mocno, chociaż oczywiście innym językiem, także dlatego, że sytuacja była inna. Ale to nie jest nowy element nauczania Kościoła, to jest jakiś kompletny absurd, absurd pojawiający się zresztą również w polskiej debacie, która mówi, ja Jan Paweł II by tego nigdy nie powiedział. Problem polega na tym, że on to powiedział i to wielokrotnie. I napisał wielokrotnie. Tak samo Pacem Interis przecież, ale to jest jeszcze jeden element. Natomiast i co jest bardzo ciekawe, wykonanie, to że na początku, przed papieską wizytą, te kilka, dwa, trzy dni, wszystkie media francuskie zastanawiają się, co to będzie, czy powie papież, oczywiście migracja, ekologia, pokój, tak, na pewno. No i tutaj głosy takie, na pewno papież dostrzeże. Potem jedynka gazety największej w Prowansji, dziennika prowansalskiego, polityczna wizyta papieża. Od tego się potem wszystkie głosy dalsze mediów paryskich wzięły, BFM, TV i inne różne stacje telewizyjne, które zapraszają do siebie ludzi, którzy no, niewiele mają wspólnego z katolicką nauką społeczną na przykład. W momencie, kiedy koledzy dziennikarze z La Croix próbują to tłumaczyć, taki głos też się pojawił właśnie w BFM TV jednego z kolegów, który powiedział, no hola, Jan Paweł II i Benedykt XVI napisali dokładnie to samo, tylko innymi słowami, to był inny czas, więc papież Franciszek w kontekście tego, co się dzieje migracyjnie, jest w linii, w kursie dzieła, jak to się mówi, poprzednich pontyfikatów, jest tego zupełnie inny w ekspresji i komunikacji tego wszystkiego. I rozpoczęła się, no, Dante scena w tej telewizji, bo nagle w tym pięcioosobowym gronie z dziennikarzem BFM TV na tego biednego Benoit no wszyscy naskoczyli, mówiąc, że nie, tak nie może być, prawda, to jest papież, który nie rozumie Europy, Franciszek i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest dużo prawdy nierozumienia Europy, tylko że akurat w tym jednym konkretnym przypadku migracji, tego co powiedział w Marsylii, trafił zupełnie w punkt i mam wrażenie, że dlatego tak to rozsierdziło paryskie elity, paryskich dziennikarzy i ekspertów, bo zrozumieli, że papież kiwnął, powiedział to, co chciał powiedzieć, trafił dzięki temu do Francuzów zwykłych, dzięki właśnie tym mediom, a oni nie potrafią się do tego odnieść i go w jakiś sposób, mówię o dziennikarzach, nie potrafią się do tego odnieść, zanegować, czy nawet coś mocniejszego. Więc myślę, że też stąd ta wściekłość się trochę bierze, bo ten papieski przekaz, dzięki jego niezrozumieniu przez paryskie elity, trafił bardzo szeroko, bo o tym się po prostu we Francji dyskutuje. I mam takie, na taką nadzieję, że takie właśnie ziarno, czy taki zasiew trafi do Francuzów zwykłych, nawet jeżeli nie trafi do ich elity, to byłoby bardzo, bardzo ważne i wskazane. Jeszcze przeniesie się na chwilę do Polski, bo to jest bardzo ciekawe. To jest jedna z tych pielgrzymek, która poza naprawdę, oczywiście poza mediami katolickimi, no, które ją relacjonowały, bo szczerze mówiąc niespecjalnie miały wyjście, to ona się w ogóle nie odbiła żadnym echem w Polsce, chociaż to trzeba uczciwie powiedzieć.
Ona także bardzo mocno, to nie był oczywiście przekaz papieża czy zamiar papieża, ale ona bardzo mocno powinna rezonować w Polsce, bo ona mówi o tematach, o których my w Polsce w tej chwili dyskutujemy. To znaczy w pewnym sensie odnosi się do jednego z pytań referendalnych, w pewnym sensie odnosi się do dyskusji o filmie Zielona Granica, w pewnym sensie odnosi się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, w pewnym sensie odnosi się do wielu innych decyzji, nie tylko naszych, także naszych sąsiadów, no choćby Berlina, który mówi o blokadzie, no nie o blokadzie, o kontrolach na granicach, żeby uczciwie też tak powiedzieć. Natomiast w związku z tym można odnieść wrażenie, że żeby ludziom, tu cudzysłów, nie mieszać w głowie, to w zasadzie wszyscy tą wizytę niemal zgodnie, no wszyscy to jest oczywiście zawsze przesada, ale bardzo mocno ją przemilczeli, tak żeby nie wrzucać tych argumentów do debaty, która przecież w Polsce w dużej mierze, znowuż od lewa do prawa, może z wyjątkiem w Polsce jeszcze lewicy, ale to też się zmienia, jest raczej antymigrancka niż promigrancka. Znaczy, ja sam napisałem 3 albo 4 teksty do różnych tygodników, dzienników. To faktycznie były tygodniki katolickie. To jest słuszna racja. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, panie redaktorze, bo faktycznie no, to przemilczenie tej wizyty no, było widoczne, ale myślę też, że ona się bierze z jeszcze jednej rzeczy. To znaczy, o tym możemy dyskutować długo, ale no, papież Franciszek ma fatalne notowania w Polsce i fatalny wizerunek w Polsce i w jakiś sposób, powiedzmy sobie szczerze, sobie sam na to zasłużył. Wall Street Journal taki tekst się ukazał, tam i pana redaktora, i mój głos na ten temat, na temat słów papieża Europie Środkowej. I myślę, że to jest jedna z przyczyn też. To znaczy to, że to jest kampania i kwestia migracji jest w tej kampanii bardzo istotna, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że papież Franciszek jest po prostu w Polsce nielubiany. I myślę, że też stąd się wzięło to, może nie przemilczenie, bo to też może nie aż tak bardzo, ale no jakieś, nie wiem, zrzucenie tej pielgrzymki na dalsze miejsca agendy. Bo no tak, ale tak ja tutaj powiem jedną rzecz dodatkowo, znaczy nie polemicznie absolutnie, tylko że jedną z takich sztuk, którą zawsze katolicyzm się szczycił, jest rozróżnianie. To znaczy można powiedzieć, że papież Franciszek i słusznie można powiedzieć, kompletnie nie rozumie Europy Środkowej i nie rozumie Rosji. I to jest prawda. Ale jednocześnie wszystko wskazuje na to, że o wiele głębiej rozumie problemy migracyjne, także dlatego, że jest z miejsca, które jest dotknięte, jest jakby drugą stroną. Nie jest tą przestrzenią, która się broni przed migracją, tylko jest tą przestrzenią, z której ludzie uciekają. Więc po prostu można powiedzieć, tak, są rzeczy, na których papież Franciszek zna się gorzej, bo są, to nie jest żadna herezja, a są takie, na których zna się dużo lepiej i też je warto zauważyć. A to nie jest tak. Jesteśmy 2 tygodnie czy 3 tygodnie przed no, głosowaniem. I wszystkie, tak jak pan redaktor powiedział, wszystkie partie zajmują się kwestią migracji i niestety wszystkie media też się tym zajmują, a papież Franciszek powiedział coś tak bardzo w kontrze do dyskursu w Polsce, do tego, że migranci to też są ludzie, że to się po prostu nie przebiło. To po prostu się nie przebiło, bo już polska debata jest bardzo mocno skręcona w jednym kierunku. I tutaj bym widział niestety kłopot z tym, że no, głosy katolickie mówiące o tym, że migracja to nie tylko polityka, to przede wszystkim kwestia społeczna i antropologiczna, się nie przebijają i to jest moim zdaniem największy dramat w tym wszystkim. To znaczy, nie wiem, czy były takie badania, ale może jest tak, że polityka, agresywna polityka bazująca na konflikcie tak bardzo zdominowała polską opinię publiczną, że głosy środka, głosy zmediatyzowane, głosy, które są w jakiś sposób konsensualne, po prostu przestały kogokolwiek interesować, a takim głosem był głos papieża Franciszka trochę. I to byłoby moim zdaniem najbardziej przerażające, na szczęście, nie wiem czy tak jest, bo takich badań jeszcze nie czytałem, ale jeżeli tak by było, no to wtedy faktycznie mamy znacznie większy problem niż z tym, że papieża Franciszka w tej pielgrzymce w polskich mediach, no nie katolickich, nie było, bo ten problem byłby znacznie większy, na znacznie głębszym poziomie niestety. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Michał Klosowski, wicenaczelny pisma Wszystko, co najważniejsze, autor książki Dekada Franciszka i obserwator, jak Państwo słyszeliście, pielgrzymki papieskiej w Marsylii, do Marsylii, a nie do Francji, jak podkreślał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
I na koniec jeszcze o Vademecum Katolika, Vademecum Wyborczym Katolika. Rada do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski wydała specjalny dokument, w którym przypomina, jakimi zasadami powinien się kierować katolik w czasie nadchodzących wyborów. Przypomnijmy tylko i uświadommy sobie, to nie jest dokument Episkopatu, ale Rady Społecznej, czyli ma o wiele mniejszy autorytet, niż gdyby wydali go biskupi. Co z tego dokumentu wynika? W największym skrócie tyle, że uczestnictwo w wyborach jest naszym obowiązkiem i tu pełna zgoda. Po drugie, podkreślono znaczenie dobra wspólnego, a dalej wskazano wartości nienegocjowalne. I część z nich jest dość oczywista. Po pierwsze, to jest stosunek do prawa do życia, czyli sprzeciw wobec aborcji. Po drugie, ochrona praw rodziny i sprzeciw wobec tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Po trzecie, stoją na straży, katolicy powinni stać na straży, według autorów Vademecum, na straży prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci. Także mają sprzeciwiać się budowaniu świata tak, jakby Boga nie było, no i troszczyć się o etyczny kształt procesów gospodarczych. No i o ile aborcja, czy nawet kwestia związków osób tej samej płci, chociaż no, o ile małżeństwo generalnie rzeczywiście jest nieakceptowalne, chyba z perspektywy nauczania społecznego Kościoła, to już związki, nawet według samego papieża, na przykład jakoś rejestrowane, są dopuszczalne. No jeśli papież się na to zgadza, to jak się zdaje, katolicy również mogą się na to zgodzić. Ale stawiając to na boku, niektóre z elementów tych elementów Vademecum są oczywiście warte rozważenia, inne, na przykład te uwagi o prawie i prymacie rodziców w wychowaniu, są z jednej strony prawdziwe, a z drugiej strony no, wpisują się jednak w pewien rodzaj propagandy Prawa i Sprawiedliwości. Ale główny problem z tym dokumentem jest taki, że nie uwzględnia on wszystkich elementów. Otóż nauczanie społeczne Kościoła jest obecnie takie, od dawna zresztą, od czasów Jana Pawła II, że istotne znaczenie w wyborach i w ocenie programów politycznych mają także kwestie migracji, podejścia do innych, podejścia do migracji imigrantów i podejścia do uchodźców. A tu, no powiedziałbym, inne partie są na celowniku i o tym niestety Rada Społeczna nie wspomniała ani słowem. I to jest mój główny zarzut do tego dokumentu. Jeśli chcemy przygotować Vademecum, to przygotujmy je całościowo. Nie bierzmy pod uwagę tylko niektórych elementów nauczania Kościoła, tylko tych, które pasują do niektórych partii, ale przedstawmy wszystkie elementy. Notabene episkopat to zrobił wcześniej, w taki sposób, żeby katolik rzeczywiście mógł rozważyć, które elementy dla niego są ważne, a które są mniej ważne i żeby mógł zobaczyć, że tak naprawdę do standardu partii, na którą mógłby spokojnie głosować katolik, nie pasuje żadna, podkreślam, żadna partia, także żadna prawicowa. Niestety tego zabrakło i to jest mój poważny zarzut do tego dokumentu. I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia już za tydzień, mówi wam Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.